Teraz zaczniemy tą część relaksacyjną. Zacznę od takiego małego dialogu. Wygrałem go, to jest dosłownie 2 minuty i potem ja zacznę mówić. Jest dosyć ciekawe, także przykład jest bardzo ciekawy. I to w pewnym sensie wiąże się z tym, co Braden mówił przed chwilą. Proszę posłuchajcie. Nie wiem, co się dzieje, że nie słychać. Aha, okej, już wiem, dlaczego nie słychać. Już, momencik. Ja tu zepsułem, ale za dużo rzeczy rozdział trzeba pierwszy. Zmieniać. Nie jesteś swoim umysłem. Największa przeszkoda na drodze do oświecenia. Oświecenie, co to takie? Już jest, okej. Pewien żebrak od ponad 30 lat siedział przy drodze. Aż tu któregoś dnia nadszedł jakiś nieznajomy. Ma pan trochę drobnych? Wymamrotał żebrak, machinalnie wyciągając rękę, w której trzymał starą czapkę do baseballu. Nie mam niczego, co mógłbym ci dać, odparł przechodzień, a po chwili spytał, ale na czym ty właściwie siedzisz? Och, to tylko stara skrzynka, odpowiedział żebrak. Siedzę na niej, odkąd pamiętam. A zajrzałeś kiedyś do środka? Zapytał nieznajomy. Nie, odrzekł żebrak. Po co miałbym zaglądać? Tam nic nie ma. Może jednak zajrzyj, powiedział przychodzień. Żebrak zdołał podważyć wieko. Ze zdumieniem, niedowierzaniem i uniesieniem stwierdził, że skrzynka jest pełna złota. Jestem właśnie tym nieznajomym, który nie ma ci nic do ofiarowania i radzi sprawdzić, co jest w środku. Nie w żadnej skrzynce, tak jak w przypowieści, lecz jeszcze bliżej, w tobie samym. Ale przecież ja nie jestem żebrakiem, odpowiesz. Ci, którzy nie odnaleźli swojego prawdziwego bogactwa. Czyli. Promiennej radości istnienia wraz z towarzyszącym jej głębokim, niewzruszonym spokojem, są żebrakami, tak, nawet jeśli opływają. Nie wiem dlaczego to leci. Momencik, momencik. I już jesteśmy. Okej. Okay. Trochę napaskudziłem, ale udało się. Nie przerwało programu, czyli nowy program, oprogramowanie jest dobre. Tak jak przed chwilą słyszeliście, całe złoto, całe bogactwo mamy w sobie. I jakżeście zauważyli w tej małej takiej przypowieści, bym powiedział, ten żebrak nawet nie wiedział, że to posiada. Bo czy by żebrał? Po prostu wykorzystałby ten swój skarb do tego, żeby poprawić swoją egzystencję, swoje życie. Tak to jest. Mówią o tym wszyscy ci, którzy coś wiedzą, doświadczyli czegoś w tym życiu i wkoło to słyszymy, że cały skarb, wspaniały skarb mamy w sobie. Ale czy wierzymy w to?
Dzisiaj chciałbym poruszyć taki bardzo ważny temat. On też jest bardzo istotny dla nas ludzi. Powiązany jest z tym, o czym była mowa wcześniej. A chodzi tu między innymi o jedną bardzo ważną rzecz w naszym życiu. Chodzi o zaufanie. I jeżeli spojrzymy w przeszłość, możemy zauważyć jedną bardzo ciekawą rzecz. Wielokrotnie w naszym życiu darzyliśmy zaufaniem w naszym życiu swoją matkę, ojca, bardzo często siostrę, brata, babcię, dziadka. Nie mówiąc już o żonie, mężu, przyjacielu, przyjaciółce. Wielokrotnie. Wielokrotnie przeżywaliśmy udrękę straty zaufania do tych osób. Było to dla nas wielką męką. Dlaczego? Dlatego, bo wierzyliśmy, że te osoby to są najwięksi nasi przyjaciele w życiu. I cokolwiek im powiemy o sobie, o tym, co przeżywamy, zostanie między nami. Czasami jest to tylko ułuda, nasze wyobrażenie sobie tego, że tak jest. I rzeczywistość okazuje się bardziej opłakana i nieprzyjemna, związana z naszymi przykrymi doświadczeniami w stosunku do tych osób. Przeżywamy wtedy niesamowity stres. Czasami jest to rozpacz. Ponieważ była to jedyna osoba, której żeśmy ufali. Dzisiaj podczas podróży poznacie osobę, której na pewno możecie zaufać. Osobie, którą gwarantuję, jest dla was największym przyjacielem na całe to życie.
Za chwilę wybierzemy się właśnie na tą wycieczkę. Wspaniałą wycieczkę, w której będziecie mogli to odkryć. I poznać tą osobę osobiście. A więc teraz poproszę Cię, usiądź wygodnie, bardzo wygodnie. Zrelaksuj się. Poczuj, jak Twoje ciało powoli, bardzo powoli, ale systematycznie rozluźnia się. Weź głęboki wdech nosem. Przytrzymaj jak najdłużej potrafisz, a teraz delikatny wydech ustami. Pełny relaks, pełne rozluźnienie. Weź jeszcze jeden, bardzo głęboki, rozluźniający wdech nosem. Przytrzymaj jak najdłużej potrafisz. Teraz delikatny wydech ustami. Relaks. Relaks i rozluźnienie. Jesteś bardzo rozluźniony i zrelaksowany. Twoje ciało w tej chwili jest bardzo delikatne, rozluźnione. Jest tak lekkie, czy mógłbyś ulecieć jak balonik w powietrze? Za chwilę zobaczysz przed sobą drzwi. Za chwilę ty kliknę palcami. Staniesz przed drzwiami windy, które się otworzą, a ty wejdziesz do środka.
przed tobą jest winda. Wchodzisz do środka. Zamykają się drzwi i czujesz, jak winda zjeżdża w dół. U góry nad drzwiami masz licznik i widzisz, jak głęboko zjeżdżasz na dół. Im głębiej jesteś, tym jesteś coraz bardziej zrelaksowany i rozluźniony. Tak bardzo, jak nigdy dotąd. Coraz głębiej i głębiej. W pewnym momencie winda się zatrzymuje. Otwierają się drzwi i przed tobą ukazuje się wspaniały pejzaż. Widzisz przed sobą wspaniały las. Jest on po lewej stronie ciebie i po prawej stronie ciebie. A ty stoisz na środku mostku nad pięknym, wspaniałym strumieniem o krystalicznej wodzie. Masz teraz wybór. Możesz wrócić tam, skąd przybyłeś. Wsiąść w windę i pojechać z powrotem do tego świata, w którym zacząłeś tą podróż. A możesz pójść w drugą stronę. I poznać nową rzeczywistość. Coś wspaniałego. Wybór należy do ciebie. Jeżeli wybrałeś drogę poznania, idź w tym kierunku. Powoli schodzisz z mostka i wchodzisz wspaniały las z bujną roślinnością. Wszystko wspaniałe, zielone, świeże. Czujesz, jak powietrze, które wdychasz, jest krystaliczne, czyste. Czujesz, jak wypełnia twoje płuca podczas wdechu. Jakie to wspaniałe uczucie. Idziesz przed siebie. I za moment wchodzisz na wspaniałą polanę. Koło przepiękna zielona trawa. W wielu punktach widzisz rosnące czerwone maki. Wspaniale pachną kwiaty. Gdzieś tam na środku tej polany stoi niewielkie drzewo. Pod tym drzewem zauważasz, że siedzi ktoś. Z
tej odległości nie możesz stwierdzić, kto to jest. Dlatego podejmujesz decyzję pójścia w tym kierunku. Ponieważ twoja intuicja mówi ci, że jest to dla ciebie bardzo ważne. Że bardzo ważne jest dla ciebie spotkać tą osobę. A więc delikatnie, powoli ruszasz się krok za krokiem w tym kierunku. Idziesz bardzo powoli, ponieważ idziesz w nieznany. Nie wiesz, czego możesz tak doprawdy oczekiwać. Gdy się zbliżasz, powoli zauważasz, że ta osoba jest ci znajoma. Czujesz jej energię. Jest ona bardzo pozytywna. Teraz, gdy podchodzisz, zauważasz wspaniały uśmiech na twarzy tej osoby. Teraz dopiero widzisz. Ku wielkiemu twojemu zaskoczeniu jesteś ty sam. Teraz dopiero sobie przypominasz to, co powiedziałem ci na początku, gdy miałeś się wybrać w tą podróż. Że spotkasz osobę, pokażę ci osobę, do której możesz mieć największe zaufanie, która cię nigdy nie oszuka, nigdy cię nie skrzywdzi, nie okłamie, mówiłem ci o tym, a teraz okazało się, że tą osobą jesteś ty sam. Wspaniała istota boska, z którą tak rzadko albo nigdy do tej pory nie widziałeś się, nie spotkałeś się. Ponieważ nigdy nie przyszło ci do głowy, że to jest najwspanialszy, największy przyjaciel twój na twoje życie. Pozostawię cię z tym przyjacielem teraz na parę minut. Porozmawiaj z nim. Poczuj go. Ja za chwilę wrócę do ciebie, aby poprowadzić cię dalej w tej podróży.
poczuj teraz, jak wspaniale się czujesz. Jesteś wspólnie ze swoim największym przyjacielem. Razem. Któremu możesz powierzyć wszystkie tajemnice. Wszystkie swoje problemy. Jak się teraz czujesz? Ten przyjaciel jest zawsze z tobą. Od momentu urodzenia, aż do momentu odejścia z tego fizycznego świata. Nigdy cię nie opuszcza. Dlatego nigdy nie jesteś sam. I zawsze na niego możesz liczyć. Za chwilę przyjdzie czas powrotu i wrócimy do tej rzeczywistości, do tego świata, z którego wybraliśmy się w tą podróż. Ale do tego świata już nie wrócimy sami. Wrócimy z naszym przyjacielem. Bo chociaż był przy nas zawsze, szukaliśmy przyjaciół na zewnątrz. Zapomnieliśmy o nim. A on był zawsze z nami. Poczujcie, jak się wspaniale czujecie, jaka to jest przyjemność mieć kogoś bliskiego, tak bliskiego przy sobie. I mieć świadomość tego, że zawsze jest ze mną. Zawsze mogę mu powierzyć wszystko. Wszystkie informacje, wszystkie swoje troski, zmartwienia. Już za moment. Za moment wstaniesz i pójdziesz w kierunku lasu, z którego przed chwilą wyszedłeś. Oczywiście wrócisz już nie sam, tylko ze swoim przyjacielem. To miejsce, tam pod drzewem, pozostanie już puste. Na zawsze. A więc proszę cię, w lesie w kierunku lasu. Nie musisz się spieszyć, masz bardzo dużo czasu.
Powoli przechodzisz przez polankę i wchodzisz do lasu. Teraz słyszysz, jak wspaniale ćwierkają ptaki. Gdzieniegdzie widzisz zwierzęta, czego nie zauważałeś wcześniej. Powoli mijasz las i docierasz do swojego mostku, który niedawno opuściłeś. Wchodzisz na niego. Zbliżasz się do centrum. I w jednym momencie zmienia się twój obraz przed oczyma. Znowu stoisz przed drzwiami do windy. Drzwi się otwierają. Wchodzisz do środka. I gdy kliknę palcami, drzwi się zamkną i wrócisz powoli, piętro po piętrze, do góry, do tej rzeczywistości, w której zacząłeś tą podróż. Drzwi zamknięte, winda rusza. Powoli, podczas przechodzenia przez wszystkie piętra, twoje ciało wraca do normy. Puls, ciśnienie, wszystko wraca do normy. I gdy za chwilę otworzą się drzwi, wyjdziesz z windy i znajdziesz się w miejscu, w którym zacząłeś tę podróż. Powoli widzisz, jak piętra się zmniejszają. Jesteś prawie na miejscu. Nagle winda staje. Drzwi się otwierają. I w momencie, kiedy opuszczasz windę, obraz windy i tego, co było wcześniej, zanika. I znowu jesteś w miejscu, gdzie usiadłeś, przygotowując się do tej podróży. Całkowicie zrelaksowany i rozluźniony. Ale już nie sam. Świadomie ze swoim najpiękniejszym, najwspanialszym przyjacielem. Czyli sobą. Za moment poproszę Cię, abyś otworzył oczy i w pełni wrócił do tej rzeczywistości, w której zacząłeś tą podróż. Otwórz oczy. Jesteś już na miejscu. Z powrotem w tym świecie. Który teraz jest troszeczkę inny, bo już nie jesteś sam. Nie potrzebujesz poszukiwania przyjaciół z zewnątrz.
bo masz tego jednego, jedynego, najważniejszego na całe życie. I tak dotarliśmy do końca. Jeżeli nie otworzyłeś oczu jeszcze, to otwórz oczy. I popatrz na ten świat oczyma człowieka, który jest szczęśliwy, radosny, bo wie, że nigdy nie jest sam. Zawsze przy sobie ma przyjaciela, z którym może porozmawiać, który go nigdy nie zdradzi. Tak. Doszliśmy prawie do końca audycji. Myślę, że poznanie siebie jest bardzo ważne. Dlatego dzisiaj poświęciłem temu mój i wasz czas. Ponieważ, jak sami wiecie, szukamy wszędzie na zewnątrz wszystkiego, co najpiękniejsze, najwspanialsze. Kiedy to egzystuje w naszym środku, w nas samych. A tego tam nie szukamy. I dlatego spotyka nas w życiu taka masa porażek, nieprzyjemności, bo zapomnieliśmy o sobie samym. I w ten sposób dobiegliśmy do końca tej audycji. Za chwilę puszczę wam moją wspaniałą piosenkę na pożegnanie. Ja żegnam się z wami teraz, życząc wam przyjemnego tygodnia, wspaniałego. Tak, wracamy do tej rzeczywistości, ale naprawdę inni. Jeżeli żeśmy zrozumieli intencje tej podróży, to zawsze do tej podróży możemy wrócić, jeżeli mamy jakiś wielki problem i rozwiązać go właśnie z naszym największym przyjacielem. Jest to możliwe, jest to realne. Tylko po prostu trzeba to zrobić, nic więcej. Życzę przyjemnego tygodnia.